Cześć, tu Hop. To jest już trzeci odcinek podsumowania tygodnia. Ten odcinek będzie miał kompletnie inną formę niż poprzedni. Pierwszą sprawą jest nowy singiel kogoś tam, nie wiem czy to jest ktoś znany, ja jestem ignorantem, czy po prostu nikt go nie zna. Natomiast na ficie jest Pharrell Williams, dlatego wszyscy wiedzą o co chodzi. Znaczy wszyscy o tym mówią. I nie byłoby w tym nic szczególnie dziwnego, gdyby nie to, że w klipie pojawia się to. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. To jest Jezus ze Świebodzina. Więc super, że... W ogóle bardzo fajnie zrobiony klip. Znaczy, widziałem ten pomysł już wiele razy, ale bardzo fajnie zrobiony klip, czyli przepoławianie obrazu, tak, że się dwie rzeczy w jakiś sposób łączą. I występuje w nim Jezus ze Świebodzina, więc... Super. Zawsze chciałem, żeby w takim kontekście było mówione o Polsce. W ogóle, jak się ostatnio zastanowić, to... O Polsce jest mówione, bo Korwin mówi, że kobiety są gorsze od mężczyzn, bo Łukasz Jakubiak wizualizuje i bo Jezus ze Świebodzina. To chyba nie jest najlepsza reklama naszego kraju. Druga sprawa to YouTube obcina możliwość zarabiania kanałom, które mają poniżej 10 tysięcy wyświetleń. Miałem o tym powiedzieć już tydzień temu i nawet to było na miniaturce, ale zapomniałem, bo było w innym miejscu zapisane niż reszta i nawet nikt z was nie zwrócił uwagi na to, że nie powiedziałem o temacie odcinka. W każdym razie, nie wiem czy już słyszeliście, ale YouTube stracił podobno 750 milionów na tym, że różni reklamodawcy, tacy jak na przykład McDonald's, wycofali się z YouTube'a, ponieważ nie chcą, żeby ich treści były wyświetlane przy firmach kontrowersyjnych, które w jakiś sposób szerzą nienawiść. No, chyba nie muszę wam mówić, jak słabe, to jest duży eufemizm, jak słabe mogą być filmy na YouTubie i dramy wokół nich. I z tego powodu YouTube stwierdził, że musi wprowadzić ograniczenia i będzie można zarabiać, jeśli kanał ma więcej niż 10 tysięcy wyświetleń łącznie, co nie jest żadnym wyczynem, jeśli, znaczy okej, może jakimś tam jest dla... Jak ktoś pomyśli, że ej, to jest 10 tysięcy osób, które mnie obejrzały, to faktycznie. Ale poniżej tej liczby jakby, nawet jeśli nie zarabiacie, to co z tego? Stracicie jakieś 20 groszy. Nie, złotówkę stracicie. Tak plus minus. Bo średnia to jest złotówka za 10 tysięcy wyświetleń. A po prostu od tego progu YouTube podobno ma weryfikować twórców i patrzeć, czy to nie są na przykład jakieś rzeczy związane z terroryzmem, bo podobno to też się często powtarza. Reklama Burger Kinga. Słuchajcie, reklama ma 15 sekund i kiedy ją teraz oglądacie, nawet gdybyście ją teraz słyszeli i nie wiedzieli o co chodzi, to nie jest zbyt widowiskowa. Natomiast Google udostępniło coś takiego jak inteligentny asystent, to jest taka puszka biała i ona cały czas ma włączony mikrofon i kiedy powiecie hasło OK Google, ona się aktywuje i wtedy rejestruje to, co następnego powiecie. Możecie znać, jeśli macie iPhone'a, to coś czymś podobnym jest Siri na przykład. I jeśli powiecie OK Google i podacie, że wyszuka mi informację o czymś, to system szuka, po czym wam ją czyta. Burger King ma 15 sekund reklamy, w której mówi na początku, że przez 15 sekund nie będzie w stanie opowiedzieć, jakiś super jest ten hamburger, ale że może to zrobić w inny sposób. I w tym momencie mówi OK Google, powiedz mi coś o tym hamburgerze. I w tym momencie uaktywnia się ten asystent domowy od Google'a i zaczyna czytać informacje o tym hamburgerze, który jest przygotowany, z tego co wiem, przez Burger Kinga na Wikipedię, czyli składniki i tak dalej. Czyli Burger King płaci za 15 sekund reklamy, a w rezultacie odtwarza się cała lista składników i tak dalej, i tak dalej. Pomysł jest świetny. I co prawda Google zablokował możliwość szukania tego hamburgera po 2 godzinach od pojawienia się tej reklamy, bo ludzi to za bardzo denerwowało. Nie wiem w ogóle skąd tyle dislike'ów. 31 tysięcy w dół, 25 tysięcy w górę. Nawet jeśli kogoś zdenerwowało to, bo nie chciał, żeby to było odtworzone, to musi przyznać, że jest to kreatywne i nie wiem właśnie z jakiego powodu ludzie się na to oburzają. Stories na Instagramie jest już popularniejsze od Snapchata. Wiele osób się oburzało, jak tak Facebook może, bo Facebook jest właścicielem Instagrama, żeby kopiować Snapchata tak bezwstydnie do swojej aplikacji. I wiele osób wyrażało, że nie będą właśnie z tego powodu korzystać z tych instagramowych stories, bo nie chcą brać udziału w takim kopiowaniu i uważają, że należą się jakieś prawa autorskie Snapchatowi, z tego powodu będą bojkotować Instagram Stories. I teraz
Instagram, znacie te instagramowe relacje, bo tak to jest przetłumaczone na polski, przegoniły Snapchata. I podobno Snapchat już od jakiegoś czasu nie udostępniał swoich danych, ale teraz co ciekawe, w styczniu Snapchat miał 150 milionów unikalnych użytkowników dziennie, a w lutym tego roku miał już 158 milionów. Więc jeśli biorąc pod uwagę, że to regularnie, ta liczba regularnie rośnie, to nadal są w tyle za Instagramem, bo Instagram ma już 200 milionów. Jak tylko wszystkie portale o tym napisały, to w ogóle akcje Snapchata poleciały błyskawicznie w dół. Spadło o 1,4% na giełdzie, czyli do mniej niż $20 za udział. Słuchajcie, Popek przygotowuje się do walki z Burnejką, jak już pewnie wszyscy wiecie, bo znowu startuje w MMA. Kupił sobie nagrobek, znaczy jeszcze nie kupił, to jest dopiero projekt. Na początku powiedział, że będzie to nagrobek za 10 tysięcy, później pojechał na miejsce i się okazało, że nagrobek będzie za 80 tysięcy. To jest projekt tego nagrobka. Tutaj będzie wyświetlacz, na którym będą wyświetlane jeszcze w sumie nie za bardzo wiadomo co. Z tego co Popek mówił i pamiętam, to będzie tam bijące serca, a jak ktoś podejdzie do tego nagrobka, bo będą tam czujniki ruchu między innymi, to będzie się tutaj uruchamiał jakiś film. Chcę, żeby na przykład, znaczy chce, on chce, żeby kiedy ktoś podejdzie do tego nagrobka, była uruchomiona muzyka jego. Jako przykład podał, że będą puszczane wodospady, które pewnie kojarzycie, bo to było polecanych absolutnie wszędzie na YouTubie. Nagrobek będzie kosztował 80 tysięcy, będzie gdzieś tam też jego tata pochowany najpierw, a później Popek też będzie pochowany w tym grobie. Oczywiście jest masa żartów związanych z tym, że nieprzypadkowo Popek zaczął się interesować swoim nagrobkiem tuż przed walką z Burnejką, ale zobaczymy, czy faktycznie, jak faktycznie przebiegnie ta walka. Zmarła najstarsza kobieta na świecie. I miała urodziła się w 1899 roku. Była to ostatnia żyjąca osoba, która urodziła się w XIX wieku. Trochę, znaczy nawet bardzo jest to smutne. I zmarła ona wczoraj, z tego co wiem. YouTube testuje też nowy wygląd. Zwłaszcza na, nie wiem, ja już miałem od jakiegoś miesiąca nowy wygląd na komputerze YouTube'a. Bo się zapisałem do tego, żebym wcześniej korzystał z tych nowości. Jeśli jeszcze nie macie tego nowego wyglądu YouTube'a, w stopce na samym dole YouTube'a macie coś takiego jak przetestuj nowe funkcje czy coś takiego i tam macie do włączenia nowy wygląd. Możecie go sobie włączyć. Fajnie to wygląda, ale nie wiem, u mnie możecie widzieć już ten nowy wygląd od jakiegoś czasu. Jeśli jeszcze go nie macie, to możecie sobie zaznaczyć. Można też z niego zrezygnować w każdej chwili. Bo to jest jakaś tam wersja beta dopiero. Słuchajcie, YouTube też rozpoczyna pracę nad nowym wyglądem aplikacji mobilnej. Nie kompletnym nowym wyglądem, po prostu są kolejne usprawnienia. Na przykład ma być coś takiego jak to, że kiedy minimalizujecie obraz, w sensie jeśli go tak zrzucacie w prawy dolny róg, tak żebyście mogli przeglądać dalej YouTube'a i równocześnie leci wam film, to ma być dodany pasek z pauzą lub zatrzymaniem. Żebyście nie musieli otwierać tego filmu, żeby go zatrzymać. Natomiast to zatrzymanie, czyli wyłączenie generalnie tego filmu, nie spauzowanie, jest moim zdaniem niepotrzebne, bo można to zrobić po prostu przesuwając palcem w bok. Po co kolejny przycisk? Do tego będzie też podczas przewijania filmu będzie ten podgląd, który znacie z komputera. Czyli nie będziecie musieli mniej więcej klikać palcem, tylko będzie pokazany podgląd tego filmu w takim małym okienku, które pewnie kojarzycie. Do tego też wszystkie opcje z menu będą przeniesione na dół na Androidzie. Podobno na Androidzie jeszcze właśnie to nie jest przeniesione na dół. Na iOSie już od dłuższego czasu jest, więc też mnie to zdziwiło, że to jeszcze nie jest przeniesione. Papież dzisiaj właśnie obchodzi 90. urodziny. Dzisiaj, czyli niedziela, jeśli oglądacie to za jakiś czas. Dzisiaj jest Wielkanoc, więc no, to w sumie tyle. Słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Bardzo będę wdzięczny za wszelką formę jakiejś interakcji w tej serii, czyli nie wiem, komentarz, łapeczka, czy już w ogóle, jeśli komuś udostępnicie ją, bo ta seria nie jest czymś, co idzie tak łatwo, nie jest czymś, co się tak łatwo promuje, więc no, będzie mi bardzo miło, jeśli mi pomożecie w jakiś sposób. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to oczywiście zasubskrybuj kanał. Tutaj co tydzień właśnie wrzucamy podsumowania tygodnia, które też można obejrzeć na live w niedzielę, zazwyczaj o 20:30, 37, coś takiego. Oprócz tego od czasu do czasu też poruszam tematy związane z jakimiś aktualnościami,
których wyrażam też bardziej swoją opinię. I jeśli masz dosyć tego, że każdy vloger mówi to samo, to to jest kanał dla ciebie, bo tutaj nie mówię tego, co inni vlogerzy, więc super. Zobacz też poprzednie podsumowanie tygodnia. To by było na dzisiaj tyle i elo!